Jakim cudem dorobiłem się prawie miliona końców tak naprawdę chwilę? Skąd wiedziałem tak wcześnie o tym, że będzie SBC o ikonę oraz SBC o hero? Co poleciało mi z paczki z ikoną? Co poleciało mi z paczki o hero? Jak zarobić na player pickach oraz w co zainwestować w przyszłości? Tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Teraz jednak zostaw lajka, zostaw suba, 300 lajków, nagrywam kolejny poradnik dla was za darmo, a ja teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc może zacznijmy od początku. Jak widzicie, o 19 dostaliśmy ulepszenie bohatera food maksymalnie 87. Naprawdę tych opcji jest mega dużo, które mogę polecieć z tej paczki. To SBC aktualnie kosztuje 75 tysięcy, tam w zależności od tego, na jakiej platformie gracie, a ja to SBC zrobiłem za 40 tysięcy. 24 dostaliśmy to SBC, a ja informacje na moim Discordzie już pisałem 20, czyli w czwartek w zeszłym tygodniu. Jak widzicie, ranga FIFACZ, czyli są to osoby, które mają po prostu wykupioną taką u mnie subskrypcję, są naprawdę z tego mega zadowoleni i naprawdę z tego mega dużo zarobili. Jednak pamiętaj, że jeżeli ty chcesz sobie zarabiać tak naprawdę z łatwością, a nie chcesz dużo poświęcać czasu i chcesz mieć wszystko podane na tacy, to również możesz sobie taką rangę zakupić. Wpadaj, ponieważ miejsca są naprawdę ograniczone i jak widzicie, ja naprawdę sprzedałem 100 kart z listy transferowej oraz 120 kart mam jeszcze nieprzypisanych. No i tutaj po prostu 85 na przykład mam sobie zapisane, że kupowałem po 9000, a sprzedałem po 13-13500, w zależności od tego, jaka to karta była. 86 kupowałem za 14000, aktualnie są za 17-17500. W 87 i 88 niestety powiem wam, że nie zainwestowałem, ponieważ wydawało mi się, że one aż tak bardzo nie odbiją, tak samo jak było to w przypadku SBC o ikonę, jednak były one do dostania za 18 tysięcy, co pisałem na Discordzie, i odbiły aktualnie do 22-23 tysięcy, a 88 pisałem, żeby ludzie kupowali za 25 tysięcy, a aktualnie odbiły do 29 tysięcy, co daje nam wniosek, że tak naprawdę 4 tysiące na każdej karcie zarobiliście. No i jak widzicie, ja jeszcze władowałem się w kilkanaście 84, ponieważ łapałem je naprawdę nisko, ponieważ za 1700-1800, no i udało mi się sprzedać je z tysiącem zysku na każdej karcie, więc i tak nie najgorzej. Ale tutaj już wam powiem z wyprzedzeniem, że w 84 oraz 83 w tym roku nie warto ładować się póki co. Oczywiście jeżeli coś by się zmieniło, to oczywiście będę informował, jednak póki co w to się nie ładujcie, bo naprawdę nie warto. No i koniecznie oglądaj do końca, ponieważ tam podam moje kolejne rozważania na temat tego, co pojawi się w przyszłości w grze. No i powiem, w co można zainwestować tak naprawdę za darmo, więc oglądaj do końca. A jeżeli chcesz kupić FIFACZa, to naprawdę śpiesz się, ponieważ po takich materiałach naprawdę miejsca wysprzedają się naprawdę szybko. No i żeby potem nie było do mnie pretensji, że nie ma już miejsca. Tak jak mówię, SBC zrobiłem za niecałe 40 tysięcy. A teraz to, co naprawdę poleciało mi, naprawdę giga trafienie. No i dobra, widzę, przepalamy, zobaczymy, jaki bohater nam poleci. Odnośnie tego składu, tak naprawdę cały za darmo, jak widzicie, przepalam tego Gakpo, ponieważ zrobiłem go, ale naprawdę gra mi się naprawdę nim słabo. Nie, odnośnie tego, co cały skład jest niewymienny, tego Millera wrzuciłem, ale kupiłem go za pół ceny tak naprawdę, ponieważ tak jak mówię, inwestowałem. No i dobra, przepalam składzik, bardzo, ale to bardzo moje wymagania, więc jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy zrobić te SBC, to uwierz mi i je zrób, bo naprawdę warto, to jest naprawdę mega, mega tania cena. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś spekulował, jaka to może być cena, to nikt aż tak tanio się nie spodziewał. No i co, bardzo dużo tych hero można trafić, jednak wiadomo, te najlepsze, na przykład Jaja Ture czy Smolarek, naprawdę byłbym z nich zadowolony. Uwaga, widzowie, zostawiajcie lajka, no i co, otwieramy na waszych oczach, zobaczymy, co poleci, jaka będzie narodowość, to chyba najważniejsze. Meksyk, bramkarz, Campos. No co, no mam nadzieję, że chociaż wam lepiej sypnęło tak naprawdę, bo Campos w tej chwili 28 tysięcy na PC-cie, a i tak na bramce mam niewymiennego Courtois, więc no nadaje się tylko i wyłącznie do przepalenia. Tak jak mówię, mam nadzieję, że chociaż mi musiało polecić coś słabszego, żeby wam poleciało coś lepszego. Oczywiście chwalcie się w komentarzach, zapraszam do pisania, co wam poleciało. No i z przykrością dla siebie muszę powiedzieć, że ten Ocampos nawet nie mieści mi się do składu, przepraszam, Campos, bo mam tutaj Courtois niewymiennego i generalnie pewnie broni on bardzo dużo lepiej od niego. Campos aktualnie 28 chyba tysięcy, z tego co się nie mylę, jeżeli chodzi o rynek na PC-cie. 1,70 m wzrostu, bramkarz. No mam nadzieję, że chociaż wam poleciało lepiej, tak jak tam mówiłem. No i co, i teraz po prostu pokażę wam jeszcze coś, czego w moich odcinkach nie było. Dostaliśmy również Piki, jeden z dwóch rzadkich złotych piłkarzy 75+. Wymagania na takie SBC są naprawdę proste, ponieważ wystarczy przepalić 6 kart po prostu złotych. Mogą być to karty zwykłe, nierzadkie. Jest to naprawdę, są groszowe sprawy, ale zrobiłem sobie takich SBC kilka, ponieważ naprawdę miałem już bardzo dużo duplikatów, więc po prostu razem z wami sobie takie SBC zrobię. Może chociaż tutaj odda, więc zaczniemy sobie oczywiście od pierwszego pika. Okej, karta z Comebola, czyli po prostu no takie zwiastuje to naprawdę coś niedobrego. Drugi pik, Saliba, okej, fajnie, mam go w informie i naprawdę sprawuje się ok. Trzeci pik, jest tu Savic, ok, pniemy się w górę, było 76, jest 80, jest 84. Czwarty pik i jest to 80 Azmoun, mam chociaż nadzieję, że wymienny. Chwila prawdy, uwaga,
Nie, niewymienny. No i ostatni pik, widzowie, zobaczymy. No i tylko kapa, ale możemy się umówić, że za każde 20 lajków pod tym filmem zrobię sobie kolejne dwa jakby piki w kolejnym jakby takim wydaniu, jeżeli te piki będą. Więc możesz lajka zostawić, to po prostu dzięki tobie będę musiał wydać więcej końców. No ale dobra, możecie sobie teraz powiedzieć, kuzonek, przecież obiecałeś, że powiesz za darmo, w co można po raz kolejny zainwestować. Więc oczywiście przechodzimy teraz do tego, jesteśmy na stronie Foodbin, oczywiście link w opisie. I jest to po prostu strona, na której są wypisane wszystkie overale od najtańszych do najdroższych kart, jakie tylko są. Tak jak mówię, 83, 84 w tym roku całkowicie odpuszczamy póki co. Nie nadają się te karty do niczego, tylko i wyłącznie zajmują miejsce, więc jeżeli po prostu je traficie, to od razu sobie sprzedajcie. 85 Gundogan, który ma zepsute widełki i maksymalnie można go sprzedać za 10 000. No i dalej karty, w które naprawdę można już inwestować. No i powoli są takie wnioski, które karty oddają bardziej, a które karty oddają mniej. Dla przykładu taki Foden kupowany po 9200, aktualnie 12 000. No i potem na przykład takie inne karty, jak na przykład Busquets, tak samo kupowana za 9200 i już 13 000. Od czego to zależy? Wydaje mi się, że największy wpływ na to ma po prostu liga oraz pozycja. Jak widzicie, ja w tym roku już będę wiedział, że po prostu bardziej łatwo inwestować w karty, które po prostu już teraz oddały przez BCO Ikonę oraz SBCO Hero, więc warto sobie na przykład takie karty zapisać czy coś. Ja oczywiście mam to w formie materiału na YouTubie, więc nie muszę tego nigdzie zapisywać, ponieważ oglądam sobie ten odcinek i będę wiedział, w kogo inwestować kolejnym razem. Odnośnie 86, one też bardzo fajnie odbiły, jednak tak samo na przykład na przykładzie Komana. Teraz kosztuje 16 250, a na przykład taki tutaj Thiago, który był do dostania za tyle samo, ponieważ był on do dostania za 14 000, chodzi aż po 19 000, więc tak jak widzicie, no dwie karty tak naprawdę brane za tyle samo, aż 2000 różnicy, więc też sobie zapamiętajcie na przyszłość, w jakie karty iść. Jednak jeżeli w przyszłości mielibyśmy dostać jakąś paczuszkę z ikoną czy coś, to jednak bardziej inwestowałbym w 87, ponieważ to one w tym roku tak naprawdę przez BCO Ikonę oraz SBCO Hero oddały tak naprawdę najbardziej, ponieważ brałem je za 17-18 000. Jak widzicie, taki tutaj Fabinho na przykład 23 000 teraz, czy coś, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra oferta. Więc tak jak mówię, ja sobie tutaj poodpalałem z każdego overalla najtańsze karty i teraz po prostu wytłumaczę wam, o co w tym wszystkim chodzi i o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę jak samemu możecie sobie rozpoznawać, kiedy jest dobry moment na wejście w overalle. No i dobra, zaczniemy sobie oczywiście od Fekira, czyli najtańszej karty 85, aktualnie 12 000 na PC-cie, 10 750 na PlayStation oraz na Xboxie. Pozwólcie, że będę sobie mówił tutaj o Originie, ponieważ ja gram na Originie, mam główne konto na PC-cie, jednak zastępcze też mam na PlayStation, ale będę mówił po prostu na Originie, ponieważ tu mi jest łatwiej posługiwać się rynkiem, ponieważ bardziej go znam. Jak widzicie, ten Fekir tak naprawdę cały czas już to będzie wyglądało tak samo do końca FIFA, że czasami będzie górka, po górce będzie oczywiście dół i tak samo później po dole będzie górka i potem będzie dół. Tak samo jest co roku z każdymi overallami, nieważne na jaki overall sobie wejdziecie. W zeszłej FIFA było dokładnie tak samo, jeżeli ktoś mi oglądał, to oczywiście wiecie, o czym mówię. No i tak jak mówię, Fekir aktualnie 12 000, bardzo podbity, jak widzicie, był do dostania za 11 500. Kiedy kolejny raz w niego zainwestowałbym na PC-cie? Kolejny raz w niego zainwestowałbym, jeżeli jego cena spadnie poniżej 9 800, czyli po prostu wyczekałbym ten moment. Wcześniej bym się za niego nie brał, tylko bym poczekał. Po prostu, jeżeli będzie do dostania za 9 800, bez problemu bym go brał i potem po prostu czekał. Ponieważ jak zejdzie on niżej, to od razu oczywiście po dole pojawi się górka. Nie wiem, czy jeżeli on zejdzie do 9 800, to będzie górka za 2 dni, czy będzie tych za dni 10. Jednak tak czy siak on wam potem urośnie. Więc po prostu na tych foderach wygląda to tak, że inwestujecie wtedy, kiedy jest dół, a sprzedajecie, kiedy jest górka. Naprawdę mega coś prostego, ponieważ wystarczy skupić karty, a potem wystarczy je sprzedać. Oczywiście, jeżeli nie łapiesz się w tym i po prostu, no nie wiesz nawet, nie wiesz po prostu jak od tego zacząć, nie chcesz poświęcać czasu, to pamiętaj, że możesz zakupić rangę FIFA na moim Discordzie. Tam są podane ceny gotowe na tacy oraz nazwiska, więc tak naprawdę wydajesz raz hajsik i masz dostęp do całej FIFA po prostu za darmo i zalewiasz te końsy. No i Coman. Coman, kolejna karta, czyli najtańsza karta z 86. Tak samo jak widzicie, był do brania za 12 500, potem odbił do 16 000, potem znowu był dołek do 14 i potem znowu odbił do 16 000. Za Comana bym się brał dopiero, jeżeli spadnie poniżej 14 000, w zależności od, po prostu bez różnicy na jakiej platformie gracie, czy spadnie tutaj poniżej 14, czy tutaj, wtedy bym go skupował. Dalej trend tutaj, jak widzicie, 21, 21, tak samo, i dopiero za niego brałbym się, jak spadnie poniżej tych 1018. No i Ruben Dias tak samo, 28 500, tu i tu, i za niego dopiero brałbym się za skupywanie, jak spadnie poniżej 25 000. Możecie też zapytać kuzonek, jak skupujesz karty, czy bardziej licytujesz, czy bardziej snajpisz. Ja bardziej licytuję sobie w nocy, ponieważ w nocy jest mało licytacji. Snajpić nie lubię, ponieważ wiem, że ludzie używają nielegalnych botów i to bardzo denerwuje i bardzo psuje nerwy, więc po prostu polecam sobie te karty licytować. No ale dobra, taki bonusik dla osób, które oglądają filmy do końca, więc po prostu będziecie wiedzieć, że następnym razem warto ten film obejrzeć do końca. Fekir, Command
Trent oraz Ruben Dias. Nie inwestujcie w te karty następnym razem przy okazji kolejnego SBC. Tymi kartami posłużyłem się tylko jako przykład, ponieważ to one właśnie są najtańsze jakby z tych tutaj tabelek, ale gdybyście mieli inwestować w 85, to najbardziej polecam wam inwestować w Acunię, Sergio Busquetsa oraz Pogbę, ponieważ te karty najbardziej skoczyły przez SBC Ikonę oraz SBC Hero. 86 inwestujcie najbardziej w Thiago, Parejo oraz Alabę, te trzy karty również bardzo fajnie oddały. 87 tu polecam inwestować w Verratiego, Robertsona oraz Lorisa, mimo to, że mówię, żeby w bramkarze nie inwestować, to przez SBC o Ikonę oraz przez SBC o Hero ten Loris naprawdę bardzo fajnie skoczył. 88 tu polecam inwestować w Silvę, Ter Stegena oraz Modricza, trzy karty naprawdę też bardzo fajne górki mają. No i 89 tutaj zbytnio dużego wyboru nie ma, więc Kimmich, Kane i Oblak, takie trzy typy ode mnie z każdego overalla. Oczywiście tak jak mówię, 84, 83 kompletnie odpuszczamy. No i na sam koniec jeszcze te informy, w które po prostu mówiłem, żebyście po prostu inwestowali. 84 kupowałem sobie tutaj Smolinga, kupowałem sobie tutaj Muriela oraz Sorlotha i Musiale. Kupowani byli za 11 tysięcy, Musiała aktualnie 15 tysięcy, Smoling 14 tysięcy, więc w końcu one oddały. 85 Gakpo był za 17 tysięcy, aktualnie 25 tysięcy, więc też fajnie oddał. Ale generalnie na przyszłość nie polecam inwestować w informy póki co, ponieważ jest to długotrwała inwestycja. Musiałem trzymać te informy około 12-13 dni, jeżeli się nie mylę, żeby one podrożały o 4 tysiące. No i na każdym informie tak naprawdę miałem tylko 3 tysiące zysku, a w międzyczasie dwa razy mogłem te końce zainwestować w pod SBC o Ikonę i pod SBC o Hero, więc informy sobie na razie odpuśćcie. Jeżeli oczywiście traficie kogoś na przykład z paczki za Food Champions, to oczywiście takie informy 84 plus w górę możecie sobie trzymać, jednak szczególnie bym w nie specjalnie nie inwestował. No i tak jak mówię, jeżeli traficie informa 83 w dół, to nawet sobie nie zaśmiecajcie listy transferowej, tylko od razu go wystawcie, ponieważ one tak czy siak, nawet jeżeli długo będziecie trzymać, to oczywiście nie pójdą do góry. No ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, zostawcie lajka, dobijcie lajki, to będzie kolejny poradnik, zostawcie suba, to ich nie pominiecie. No i nie będę przedłużał, siemano!